się w kolejnym odcineczku z Minecrafta. I słuchajcie, dzisiaj będzie niesamowity odcinek, ale przed tym pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę do góry i subskrypcję, ponieważ słuchajcie, Klos mi powiedział, że on w tym domu, co my byliśmy, czyli tam, gdzie jest pradziadek, słuchajcie, on podobno widział, że ktoś tam mieszka i ja naprawdę nie potrafię w to uwierzyć, ale wiecie, jestem naprawdę dobrej myśli, że to może być mój pradziadek, słuchajcie, mój pradziadek będzie mieszkać w tamtym domu. Słuchajcie, ja nie wiem, czy uda mi się go znaleźć, ja jestem też prawie przy jego domku, a słuchajcie, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę i subskrypcję, ale to ile, to się nawet nie zastanawiam, słuchajcie, patrzcie, tutaj nas zaprowadził, że tak powiem, klop, tutaj jest ten domek właśnie i ten domek, w którym właśnie ma ten pradziadek być, on się tutaj nic nie zmieniło tak naprawdę, słuchajcie, od ostatniego razu, nic się tutaj za bardzo nie zmieniło, jak widzicie, jest tutaj ten portal do Netheru, w którym nic nie ma, jest tutaj też te schody takie, no troszeczkę, jak widzicie, nawet to jest już zepsute, tak kompletnie zepsute, można nawet spaść i złamać sobie drogę, no moi drodzy, no nie wiem, co mój pradziadek tutaj żyje, no ale jak widzicie, chyba jakoś sobie żyje, no skoro, że tak powiem, tak to wygląda, tutaj jest jego domek, przynajmniej tak powinno, to wiecie, no byliśmy w jego domku i tam była farma arbuzy, słuchajcie, podobno ktoś tutaj mieszka, ktoś tutaj zamieszkuje ten teren i czekajcie, chyba mi się wydaje, bo ja chciałam nic widzieć, ale tutaj, patrzcie, co mi się wydaje, nie no chwila, to jest jakiś nikt, nie no słuchajcie, nie gadajcie, że to faktycznie jest pradziadek mój, że tak powiem, mojego taty, czy tam jakoś tak, więc czekajcie, zaraz coś sprawdzę, ty chwila, ej, nie no niemożliwe, on nas chyba zwiedział, czy wy widzicie tą samą postać, co ja, słuchajcie, nie, to najpierw wejdę, zobaczę przez okno. No, wszystko tutaj gra, założę sobie zbroję, słuchajcie, bo się boję, że tutaj może być coś. Ej, chwila, to jest pradziadek, słuchajcie, zobaczcie na to, to jest faktycznie mój pradziadek. Słuchajcie, ja cię kręcę, ale patrzcie, on nie ma zębów. Ja nie wiem, czy ja będę mógł z nim rozmawiać chyba. Dobra, nie, moi drodzy, my musimy chyba wejść i się z moim pradziadkiem przywitać. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Tylko tak, na spokojnie, wejdźmy, bo on był, słuchajcie, duchem, czy wy to widzicie? To jest mój pradziadek. No ja w to nie wierzę, słuchajcie, pradziadek z wielkością, nie, on nas chyba widzi. Dobra, czekajcie, ja tutaj wejdę sobie spokojnie, zamknę drzwi, dzień dobry. I tutaj tak przywitam się. Dzień dobry, pradziad Paliona. O nie, czekajcie, co strasznie, dzień dobry, co strasznie. Chwila, spokojnie, ja tu nie mam złych zamiarów, czekajcie. Wyrzucę tutaj ten miecz, wyrzucę ten łuk i się rozbiorę. Wyrzucę tutaj, że ja nie mam złych zamiarów, tutaj pradziadku Paliona. Ja tutaj, wiesz, ja tutaj przyszedłem tutaj spokojnie, możesz wziąć te przedmioty, jak chcesz i potem mi oddać. Bo ja tutaj, o chwilę piszę na tabliczkach. Zobaczcie, bo mój pradziadek w ogóle nie ma zębów. Wnuk? Tak, ja jestem wnukiem, ojeju. Ja cię kręcę, czekajcie chwilę. O nie, nie mam tabliczki, słuchajcie, ja nie mam żadnej tabliczki, żeby się z nim porozumiewać. Chwila, on mi w ogóle oddaje te przedmioty. O jaki kochany dziadek. Ja cię kręcę. Dziadku, wiesz co, ja jestem twoim wnukiem, no dokładnie, słuchaj. Ja powiedz mi tutaj, czy to jest twój dom w ogóle? Bo to wygląda troszeczkę tak jakby, nie wiem, jakaś taka kaplica albo, no nie wiem, ale powiem ci, bardzo ładny domek. Tutaj czekaj, o nie, jakieś tabliczki tutaj ma też postawione. Bardzo ciekawe i to jest w ogóle taki ładny teren, słuchaj, mój pradziadku, powiem ci szczerze, no bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tylko powiedz mi, jeju, ja cię kręcę, czemu ja z tobą nie mogę porozmawiać? Powiedz mi, czy to przez to, że ty nie masz zębów? Bo to tak wygląda, zobaczcie, no mój pradziadek nie ma zębów i bardzo możliwe, że to przez to, słuchajcie, on nie może ze mną rozmawiać. No to jest jakaś tragedia, słuchajcie, ja cię kręcę, czekajcie, co on tutaj napisał. To mój dom mieszkalny, ojeju, ale super, kurczaki, ale fajny domek, słuchaj, a to jest jakaś skrzynka w ogóle. Dobra, my nie będziemy tutaj na razie zaglądać. Duch odebrał mi głos. O nie, dziadku, to jest straszne. No nie, co tu się mogło stać? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co on tutaj pisze? Duch mu głos odebrał. No nie, jak tak może być, słuchajcie? Tak, to jest straszne, co ten duch w ogóle robi? Co on tutaj wyczynia? Ale tak być nie może. Słuchajcie, duch tutaj pożałuje, że z moim dziadkiem tutaj zadzierał. I tutaj, że tak powiem, zaraz go tutaj, zaraz tego ducha oczywiście, jak tylko będzie taka, zrobimy na niego płatkę, słuchajcie, i będziemy musieli tutaj pomóc odebrać właśnie głos pradziadkowi, bo to jest jakaś tragedia. To jest naprawdę straszna rzecz, że mój pradziadek, słuchajcie, nie ma głosu. No co to ma być? O nie, chwila, tutaj wytepał u dziadka. O, już jest, on chyba tak znika właśnie, nie wiem, czy to przez to, że on chyba duchem jest, on tak znika i pojawia się nagle. No ciężko to powiedzieć, powiem szczerze. Ale chwila, pradziadku Paliona, powiedz mi taką rzecz. Czy ty tam masz, bo ja widziałam, że ty tam masz farmę melonów. Czy ty lubisz, powiedz mi, arbuzy? Czy ty lubisz te arbuzy? Chodź może, zbierzemy razem te arbuzy i ty mi opowiesz, jaka historia stoi za tym, bo tam w środku to jest bardzo ciekawe. O, coś pisze tutaj mój, nasz pradziadek Paliona.
zrobić czy coś, to zawsze mi mów, ja ci mogę oczywiście zawsze pomóc, mam kilo, mogę tutaj pokopać, wiesz, i zrobić większą farmę, żeby po prostu, no, lepiej ci się żyło, żeby oczywiście ja tutaj jestem wnuczkiem, więc ci oczywiście ze wszystkim pomogę, mój drogi pradziadku. Czyli co tutaj pisze, chwila. Dzięki wnuku, trzymaj nagrodę od pradziadka. Dziadka dostałem! Ej, mój drodzy, dostałem dziadka. Nie, dziadku, ja na to nie zasługuję, posłuchaj mnie. Ja ci bardzo dziękuję, słuchaj, za tego dziadka. Ja go nie mogę tutaj przyjąć, słuchaj. Ja nie mogę tego dziadka przyjąć od mojego pradziadka. Ja tutaj, słuchajcie, mamy dużo dziadków. No od pradziadka zdecydowanie. Czemu? No bo pradziadku, ja naprawdę tutaj ci jestem wdzięczny za to, że tutaj jesteś. I no, źle się czuję, bo ty nie masz dużo rzeczy, ty nie jesteś bogaty. A ja tutaj mam, wiesz, na Palionowie mamy dużo diamentów. Nie potrzebujemy, słuchaj, takich rzeczy. I ja bym ci chyba oddał tego diamentu. Mam tutaj jednego diamenta, słuchaj, oddaję ci tutaj. Chwila, nigdy nie dałem ci kieszonkowego. Ty faktycznie, no pradziadku, ja nie pamiętam, żebyś mi kiedykolwiek na drożdżówkę dał albo cokolwiek, więc no w sumie masz rację. No kieszonkowego mi nigdy nie dałeś. No ale wiesz, ale też nie musisz, słuchaj. Ja jestem tutaj dobrym wnukiem, ja naprawdę nie potrzebuję tutaj. Chwila, a to jest pierwsze i nie oddawaj tego. Dobra, nie oddam tego, dziadku. Jak chcesz, dobra, tego diamenta będę szanować, moi drodzy. Będę trzymać sobie w tej łapce prawej, żeby nie zgubić tego diamenta od dziadka. O, to powiedz mi, dziadku, posłuchaj, bo jest taka sprawa. Okej, ty tutaj piszesz, czyli tylko powiem, że ja właśnie, no ja przynajmniej mam nadzieję, że tutaj wszystko u ciebie w porządku, ze zdrowiem. I powiedz mi, czy ci tutaj pomóc jakoś, albo nie wiem, może coś przynieść, bo wiesz, bo ja tutaj na Palionowie, a muszę ci coś, okej, czy ja musi mi coś, nie wiem, pokazać, powiedzieć? Czekaj, zaraz zobaczymy. Chwila, bo moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale duch pisał, znaczy dziadek pisał, kto był w grobie, pisał, że ma jakieś skarby. Ja nie wiem, co on tutaj chce napisać, ale on mówi, że jakieś skarby tutaj ma, czekaj. Wszystko w porządku ze zdrowiem. O, jak dobrze. Uff, bo ja się tutaj bałem, słuchajcie, że no mój pradziadek, że tak powiem, może mieć jakiś problem tam, bo, ale muszę ci coś pokazać. Dobra, pradziadku, słuchaj, ja tutaj od razu niszę trabiszki i idę za tobą, dobra, idę. Ja tutaj nic oczywiście nie będę chciał ukraść. Ja tutaj, bo ja tutaj nie będę, że tak powiem, takim złodziejem, tylko tak, wiesz, tajną rzecz po prostu ci pokażę i tyle. Dobra, powiedz mi tutaj, o, ja cię kręcę, chwilę, coś tutaj pisze pradziadek, to jest bardzo interesujące, słuchajcie, on mi coś pokaże, czy to będzie jakaś tajemnica, słuchajcie, nie mogę się tego doczekać. Ale nie mów nikomu, dobra, nikomu nie powiem. Okej, dobra, czekajcie. Chwila, co tu jest? Ej, to jest jakieś zejście. Ojej, moi drodzy, to jest jakaś tajna baza. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Ty, wchodzimy tutaj. I uwaga, ej, to jest jakieś... Co to jest? Ej, nie no, chwila. To mój majątek. Ja cię kręcę! O, cieniu! Patrzcie, co tutaj jest. Ile tu jest bloków. Wujek, czy ja mogę tutaj wejść? On mnie chyba zaprasza. Patrzcie, ile on ma tych rzeczy. Ja cię kręcę! Pradziadku, ty to jesteś naprawdę bogaty. Zobaczcie, jakiego ja mam bogatego pradziadka. No to jest niemożliwe, słuchajcie. Co on takiego tutaj wyczynia? Ja nie mogę. To jest piękne. Zobaczcie, ile to jest diamentów. Znaczy, no diamentów to są jest tak, no, ale wygląda to dosyć bogato. Zobaczcie, to jest całe pomieszczenie ze złotem. To jest jakaś spiżarnia. Może to kiedyś będzie twoje. Nie no, dziadku, wiesz co, ja nie mogę. No w sumie to by była super sprawa, ale ja ci nie będę tego zabierać, no. Ja tutaj nie po to przyszedłem, słuchaj. Ale wiesz co, no bardzo ci dziękuję tutaj. Muszę ci powiedzieć, że no, ja naprawdę się tego nie spodziewałem. A tutaj zobaczcie, jakie ładne przejście. To jakiś balkonik w ogóle dziadek ma. No nie, ja cię kręcę, ale to są super rzeczy. Zobaczcie, balkonik tutaj pewnie patrzy sobie na tej ładny ten. Ale powiedz mi, słuchaj, a nie chciałbyś może czekać? Bo ja tak się zastanawiam, słuchaj, dziadku, czy to by się tutaj dobrze mieszka? Czy ty byś może nie chciał na Palionowo przyjść i może zobaczyć, jak on wygląda? Czy, no nie wiem, no sprawdzić. Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Słuchaj. Bardzo dobrze się tutaj żyje dziadkowi. O, to super. Tylko wiecie co, musimy zrobić coś z tym głosem. No musimy odzyskać głos dziadka. I tutaj zaraz zobaczymy, ale możesz mi pokazać. Dobra, wiesz co, dziadku, ja myślę, że ja ci pokażę te Palionowo, bo to jest dobry pomysł. W sumie, ty wiesz w ogóle, co to jest Palionowo? To jest takie miasto, które założył twój syn, bo jestem twoim prawnukiem, prasynem, w sumie już nie wiem, jak to się mówi. I słuchaj, tam jest dużo rzeczy się dzieje, to wszystko, że tak powiem, dzięki temu tutaj jestem. Bardzo się z tego cieszę, słuchaj. O, tutaj dziadek pisze, nie wiem co to, no właśnie to ci właśnie wytłumaczyłem, słuchaj, że to jest jakby taka wioska założona przez twojego syna i ona jest naprawdę super, słuchaj. Ja tam miałem tyle przygód, słuchaj, że ja cię kręcę, ile rzeczy się tutaj działo. No naprawdę, to jest masakra, jeśli rzeczy działo. Dziadku, wiesz co, ja powiem ci tak, ja tutaj bardzo ci miło się tutaj ze mną, czekaj. Ja ci tutaj bardzo miło, że tak powiem, ze mną, że tak powiem, się podróżowało i że tak powiem, mówiło z tobą, ale wiesz co, ja myślę, że już jest noc i musimy się tutaj pożegnać, wiesz, bo ja się w sumie boję w nocy tutaj chodzić. Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby, wiesz, z tobą gadać w nocy, bo jeszcze, wiesz, duch może zobaczy, że coś się dzieje. Chwila dobra, ale okej, dobra, i zaraz, zaraz.
Boże, jakiś warunek mi stawia. Dobra, ja oczywiście, słuchajcie, przystanę raczej na to. Pokaż mi później te paleologo. Jasne, pradziadku, oczywiście, że ci pokażę. Dam ci tutaj resztę tych tabliczek dębowych. Właśnie boję, że ty to jest jedyna forma komunikacji tutaj twoja. I wiesz co, ja będę się tutaj z tobą żegnać. Trzymaj się, dziadku, czekaj, ja może wyjdę tędy też. Trzymaj się, pradziadku. Bardzo mi tutaj miło, że tak powiem, z tobą było. I wiesz co, ja się z tobą będę. Tyle, do widzenia, cześć, trzymaj się. Pa, pradziadku, bardzo dziękuję ci za diamenta. Bardzo miło mi się z tobą dzień spędzało. Cześć, cześć. Dobrze, moi drodzy, wiecie co, jak widzicie, tak wyglądało. Ale ja w ogóle, nie no, to jest niemożliwe. Słuchajcie, ja się nie spodziewałem, że tutaj spotkam pradziadka. To, co mówił Klos, było prawdą. I ja nie mogę, słuchajcie, pradziadka spotkałem. Czy wy to widzieliście? Czy to jest niemożliwe, słuchajcie, że pradziadek faktycznie tutaj był. Ja myślałem, że on sobie żartuje. Ja tutaj przejdę, odpalę nagrywanie i pokażę wam tutaj po prostu pusty dom. Ten dom, który był. Oczywiście, ja jeszcze dużo rzeczy się nie spytałem, słuchajcie. Ale słuchajcie, no, jak wiecie, no, pradziadek ma też problem z mówieniem, słuchajcie. No, zębów też nie ma. I że tak powiem, no, cały czas tutaj musimy uważać na tego ducha przeklętego, co on tutaj mu. Nie wiem, że głos mu odebrał, słuchajcie. To jest jakieś takie psikusy mu robi, ale nic, słuchajcie. Patrzcie, jak się tutaj, jak to był super odcinek. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Jeżeli wam się podobał, zostawiajcie łapeczkę do góry i subskrypcję. A my widzimy się już jutro o 18:30. Bye!